Witam Państwa bardzo serdecznie w rozmowie Dnia Echo 24, Klaudia Nawrocka. Dziś znajdujemy się na gali finałowej Kobieta Roku KIK. Zwyciężczyni otrzyma 20 tysięcy złotych i profesjonalną sesję zdjęciową. Jesteśmy tuż przed werdyktem i tuż przed tym werdyktem porozmawiam z dwiema z dziewięciu laureatek. Naszym gościem jest Kinga Kmiotek-Gul. Cześć Kinga. Cześć, witam. Oraz Martyna Kaczmarek. Cześć Martyna. Cześć. Na gali pojawiło się mnóstwo emocji, mnóstwo łez, między innymi ze sprawą historii, którą opowiedziała Kinga. Kingo, proszę powiedz, te 20 tysięcy, które byś wygrała, dla kogo byś przeznaczyła? Te pieniążki zostaną oczywiście przekazane dla ciężko chorego synka mojej przyjaciółki, który niedawno skończył roczek. Urodził się on z bardzo ciężkim zespołem wad wrodzonych, gdzie w takim małym ciałku znajduje się bardzo dużo chorób. Oczywiście są to ciągłe operacje i rehabilitacje, leki, więc te pieniądze zostaną przekazane po to, aby ratować jego zdrowie. Nie od razu udało się wziąć udział w konkursie KIK, zostać jedną z finalistek. Proszę powiedz, jaka była ta droga do osiągnięcia celu? Wszystko rozpoczęło się w czerwcu, kiedy właśnie dowiedziałam się o tym konkursie. No i tak ciężko jest na samym początku zmobilizować tych ludzi do oddawania głosów. Nikomu się nie chce klikać w link, kiedy widzi na przykład twarz dziewczyny, która chce zostać kobietą roku. A wszyscy wiedzieli, jaki jest cel? Mówiłaś o tym od razu? Tak, w profilu i tak dalej. Na moim profilu na przykład było to udostępnione, ale kiedy ktoś na przykład udostępniał, już nie pojawiała się ta informacja, tylko pojawiała się informacja, że ta kandydatka startuje do kobiety roku KIK. Więc ciężko było mobilizować ludzi, więc ja wszystkich po kolei tam, kto widziałam, kto udostępniał, dopisywałam komentarz i mówiłam, na co te pieniądze idą i tak dalej. No i tak w czerwcu nie udało się, w lipcu też się nie udało, nie zebrałam takiej tej ilości głosów, ale już w sierpniu z pomocą mediów i tak dalej, również ich po prostu zmobilizowałam do tego, pisałam do wszystkich po kolei, chyba przeleciałam wszystkie grupy i fanpage'e na Facebooku, wszystkie strony, wszystkie gazety. No ale udało się. Jaka była reakcja przyjaciółki, mamy chorego Kacperka? No Kacperka, no oczywiście Madzia płakała i cieszyła się, że ktoś chce pomóc. Więc ale mówię, to było, dla mnie to było taką oczywistą sprawą, no, że trzeba pomóc. A jeżeli jest taki konkurs, którym no, wydawało mi się na początku łatwo jest osiągnąć głosy, można spróbować. No i udało się wtedy wygrać właśnie te 2000, no Madzia się cieszy, no i na pewno Kacperek też się cieszy z tego. Powiedziałaś o 2000, bo ja jeszcze tylko Państwu wspomnę, że każda z laureatek, każda z dziewięciu laureatek otrzymała 9000, no ale przed nimi nagroda główna. Jedna z kobiet otrzymała 20 tysięcy. I tak jak Państwu wspomniałam, ze mną jest też Martyna. Martyna, Ty jesteś założycielką fundacji Dzień dla Życia, fundacji, która na Facebooku zgromadziła 30 tysięcy fanów. Jak udało Ci się to zrobić, powiedz proszę? No i przede wszystkim, czym zajmuje się fundacja? Okej, zacznę od łatwiejszego. Fundacja zajmuje się promowaniem idei krwiodawstwa i transplantacji, czyli w trzech w sumie takich stwierdzeniach zbieramy krew, rejestrujemy potencjalnych dawców szpiku kostnego i zachęcamy osób do podpisywania oświadczeń woli, czyli chęci o oddaniu swoich narządów po śmierci. Jeżeli chodzi o Facebooka, to generalnie na pewno działa tutaj też taki marketing społeczny. Jakby bez tego ciężko jest prowadzić organizację non-profit. Są to ciekawe wpisy o tematyce właśnie o krwiodawstwie, o transplantacji. Różnego rodzaju też konkursy zachęcające ludzi nie tylko do właśnie klikania w sieci, do czego często ich trudno zachęcić, ale też do szerzenia idei. Bo Twoja fundacja działa w całej Polsce już teraz. Tak, no jest to fundacja o zasięgu ogólnopolskim. Można nawet powiedzieć, że miała szansę ujrzeć światło międzynarodowe, bo byłam też raz zaangażowana w kampanię społeczną światową Modeled by Role Models, w której pokazywano sylwetki kobiet inspirujących całego świata i też w niej wzięłam udział, ale no, fundacja działa na zasadzie takiej ogólnopolskim, organizujemy akcje w całej Polsce, nasi wolontariusze, wspaniałe osoby robią akcje w całej Polsce, organizujemy ogólnopolskie kampanie społeczne, które są w mediach społecznościowych. A ty masz dopiero 21 lat, jak ty to robisz? No mam, ale jestem wysoka i taka duża. Nie no,
No tak, mam 21 lat, ale to jest właśnie ten wiek, kiedy mamy tyle energii, jesteśmy na tyle kreatywni i może nie naiwni, ale mamy też takie ideały, w które wierzymy i dzięki którym jesteśmy w stanie przenosić góry. Nie mówię, że tylko w takim wieku, bo w każdym wieku, ale jesteśmy jeszcze tak właśnie, tak młodzi i tacy energiczni, że to jest taki wiek, w którym naprawdę można zdziałać bardzo wiele i wiek nie stanowi tutaj żadnej granicy czy żadnej przeszkody. Moja mama mówi, że jesteś uparta. To przez to, to dzięki temu udało ci się osiągnąć tak wiele? Tak, nie potrafię przegrywać. No, trenowałam siatkówkę, bardzo długo grałam w siatkówkę i sport nauczył mnie takiej chęci też trochę rywalizacji zdrowej i tego, że nie należy się poddawać, więc na pewno też ta upartość, taka chęć dążenia do celu, w tym przypadku do celu bardzo ważnego, bo to jest ratowanie życia ludzkiego, tak? Także to na pewno pomogło. Kinga, powiedz proszę, bo oprócz tego, że te 20 tysięcy chcesz przekazać na szczytny cel, ponieważ dla Kacperka, czyli chorego synka twojej przyjaciółki, to realizujesz się także zawodowo. Aktualnie jesteś na urlopie macierzyńskim, jak powiedziałaś w cudzysłowie urlopie właśnie, ale co robisz na co dzień? Czym na co dzień się zajmujesz? Jak ty siebie realizujesz jako kobieta? Na co dzień jestem głównie mamą. Mamą dwóch chłopców. A oprócz tego spełniam się zawodowo, realizuję swoje pasje. Z wykształcenia jestem kosmetologiem, ale też takim samoukiem, florystą, dekoratorką. I tutaj głównie skupiam się na dekoracjach ślubnych, na układaniu kompozycji kwiatowych i na upięciach, makijażach ślubnych. Większość moich klientek to są właśnie panny młode, które chcą w tym dniu wyglądać wyjątkowo, czuć się wyjątkowo i ja się staram sprawić, żeby ten dzień taki był. Wiedziałaś, że gwiazdy dla ciebie to za mało i że chcesz sięgnąć księżyca. No i właśnie, takie też padło pytanie od jury. Powiedz proszę naszym widzom, czym dla ciebie jest ten księżyc? Dla mnie tym księżycem są moje marzenia, które cały czas się staram się cały czas spełniać. A to największe marzenie? Największe marzenie? Ja nie wiem właśnie, mam tyle tych marzeń, że ciężko jest takie... Moje największe marzenie to może to, żeby być cały czas szczęśliwą, żeby w moim życiu nie przeplatało się jakieś zło z nieszczęściem. Wiadomo, że ono też musi nieraz być, bo życie by było wtedy nudne. A co daje ci to szczęście? Szczęście daje mi moja rodzina i to, że mam pracę taką, do której idę z chęcią i robię to, co lubię, a nie muszę wstawać i mówić, Boże, znowu tam muszę iść. Tylko robię to, co kocham, i niektórzy ludzie mówią, że widać we mnie tą pasję, widać to zaangażowanie, że to jest też całe moje życie. Dziewczyna, myślicie, że teraz w XXI wieku kobiety są bardziej świadome tego, co chcą robić, bardziej świadome swojego ciała, swojego wyglądu? Martyna, jak myślisz, czy faktycznie to patrzenie na kobiecość się zmienia? Ja myślę, że po pierwsze kobietom jest bardzo ciężko w XXI wieku, bo jesteśmy otoczone przez tak wiele błędnych informacji, na przykład na temat wyglądu kobiet. Często wiele zdjęć photoshopowanych, tak, celebrytek, młode dziewczyny, które też nie do końca są jeszcze świadome swojego ciała, na to patrzą i próbują do tego dążyć, kiedy to tak naprawdę nie jest właśnie ta największa wartość. Ja jestem na przykład bardzo wdzięczna moim rodzicom za to, że nigdy moich marzeń nie stłamszali i nie mówili, że nie, to nie ma sensu, nie uda ci się, bo jesteś dziewczyną. Bo to tak często też można spotkać się z takimi jakby opiniami tutaj już ze strony bardziej osób, odbiorców fundacji. A myślę, że ja swoim rodzicom zawdzięczam to, że zawsze we mnie wierzyli i zawsze powtarzali, że jeżeli tylko chcę, to mogę osiągnąć bardzo dużo. I dzięki takim konkursom, myślę, i takim kobietom właśnie jak nasza dziewiątka, możemy pokazać młodym kobietom właśnie to, jak dążyć do swoich marzeń, jak być świadomym samej siebie, w jaki sposób się realizować i być kobietą szczęśliwą. I szczęśliwą nie znaczy mieć wymiary 90, 60, 90. Bo ty poprzez swoją działalność pokazujesz też ludziom, pokazujesz kobietom, co jest w życiu ważne, że to nie jest wygląd, ale właśnie zdrowie. Tak, to
To jest ta wartość najważniejsza. My też często młodzi ludzie nie zdajemy sobie, nie myślimy o tym, tak? Bo to jest jakby coś takiego odległego. Tak jak miałam okazję przeczytać w liście podczas mojej autoprezentacji, ten młody mężczyzna nie myślał w ogóle o takich problemach jak zdrowie, problemy zdrowotne, choroby, bo to go nie dotyczy. Bo... A możesz właśnie widzom przybliżyć treść tego listu odczytanego przez ciebie podczas konkursu gali? Tak, to ta sytuacja wygląda tak, że no, podczas jednej z wielu naszych akcji w całej Polsce przyszedł do nas właśnie pan, który zarejestrował się jako potencjalny dawca szpiku. To było około 8 miesięcy temu. No i po prostu po jakimś czasie zadzwonił do niego telefon, że no, jest bliźniak genetyczny i jest chory na białaczkę nieuleczalnie, potrzebny jest szpik. I ten pan oddał ten szpik. Wcześniej, tak jak właśnie w tym liście, czy to był mail, który do mnie napisał, mówił właśnie, że no, tak naprawdę wcześniej w ogóle nie myślał o takich rzeczach, że skupiał się na karierze, na rzeczach materialnych, nowych samochodzie, nowym telefonie i o tym głównie myślał, na tym skupiał się na co dzień. A dzięki temu doświadczeniu, bo tak naprawdę uratował czyjeś życie i my jako fundacja też, dla mnie to było takie największe osiągnięcie, bo tak naprawdę miałam realny wpływ na to, że ktoś zarejestrował się jako potencjalny dawca szpiku i ktoś realnie uratował czyjeś życie. Kompletnie przewartościował to swoje życie i zobaczył, co jest tak naprawdę ważne, przez to też stał się bardziej szczęśliwym człowiekiem, bardziej jakby zadowolonym też z życia i ze świata, który go otacza. I to jest taka, myślę, że też jedna z lekcji, którą Fundacja Dzień dla Życia ze sobą niesie, poza krwiodawstwem, transplantacją. Wiele osób nie może oddawać krwi ze względu na problemy zdrowotne, ale może też odczytać w naszych działaniach to, że ważne jest tak naprawdę nasze zdrowie, życie i wiele rzeczy tak naprawdę traci sens, kiedy tego brakuje. Ja Państwu gwarantuję, że wszystkie 9 finalistek to tak ambitne kobiety jak moi dzisiejsi goście. Ale dziewczyny, właśnie to co, teraz trzymamy mocno kciuki za wyniki konkursu. A czy Wy czujecie się już, czujecie, że zwyciężyłyście? Kinga, jak to jest u Ciebie? Czy Ty już teraz w tym momencie czujesz, że zwyciężyłaś? Dokładnie i ja tak czuję i myślę, że wszystkie dziewczyny to samo odczuwają, że już jesteśmy wygrane, bo tu już jesteśmy. W jakiś sposób zmobilizowaliśmy tych ludzi, żeby oddawać na nas głosy, więc dla mnie to już jest sukces. Dziękuję bardzo Wam za rozmowę. Przypomnę Państwu, naszym gościem była Kinga Kmiotek-Gul oraz Martyna Kaczmarek i my cały czas jesteśmy na gali finałowej Kobieta Roku KIK.